Akademia Internetu przedstawia Maciej Dudko. Efekt tygrysa. Puść swoją osobistą markę w ruch. Produkcja audioteka.pl. Czyta Grzegorz Pawlak. Celem tej publikacji jest wprowadzenie czytelnika w temat budowania marki własnej. Książka adresowana jest do osób, które chcą zainwestować odrobinę czasu i wysiłku w stworzenie wartościowego wizerunku własnego. A dziś. W XXI wieku jest ku temu naprawdę wiele możliwości. Wszystkim im nadaje się coraz modniejsze w ostatnich latach miano personal brandingu. Publikacja ta powstała dość spontanicznie. To efekt uboczny zaproszenia na wykład gościnny, jaki otrzymałem od Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Założeniem było, że opowiem młodym naukowcom, głównie doktorantom i doktorom, o możliwościach niestandardowego i niebanalnego wypromowania się w swojej branży i na rynku. W trakcie czynienia notatek do wykładu okazało się, że zamiast kilkustronicowego skryptu powstał stu kilkudziesięciostronicowy poradnik z tej tematyki. I oto jest. Dwie wiadomości, czyli tytułem wstępu. Skończyły się czasy mecenasów. Wszechobecny wyścig chomików, bo już nawet nie szczurów, oraz skupienie na własnym nosie. Moja kariera, moja podwyżka, moje pieniądze, moja praca, mój sukces powoduje, że bardziej prawdziwe niż kiedykolwiek wcześniej stało się porzekadło: jeśli umiesz liczyć, licz na siebie. To wiadomość na pozór zła. Mówię na pozór, ponieważ w tej trudnej sytuacji tkwi świetna szansa na rozwój. Gdyby nie konkurencja, bylibyśmy amebami, powiedział serialowy dr. House. Dlatego zaostrzona rywalizacja o zaistnienie w danym środowisku czy branży powoduje, że albo trzeba stworzyć coś naprawdę innowacyjnego i wartościowego, albo przynajmniej umiejętnie promować swoją markę. A najlepiej jedno i drugie. Jedno i drugie bowiem oznacza rozwój. Doradcy propagujący rozwój osobisty bardzo często mówią: Nie porównuj się do innych. Zawsze znajdzie się ktoś lepszy, a to rodzi frustrację. Zawsze będzie też ktoś gorszy, co z kolei wywołuje dumę i próżność. O ile z drugą częścią tego zdania trudno się nie zgodzić, o tyle tezę o nieporównywaniu się należy zrewidować. W mojej ocenie mądre porównywanie się może dać dobry punkt odniesienia. Nie chodzi o to, by zapamiętale i na ślepo ścigać się z innymi, lecz aby również w innych ludziach szukać tak inspiracji, jak i prób pokonania własnych słabości. Wszak dobra energia często płynie właśnie z zewnątrz, a wewnętrzny rozwój osobisty w dużym stopniu jest jej pozytywnym skutkiem. Dobra wiadomość jest taka, że dziś, jak nigdy wcześniej, dysponujemy potężną porcją narzędzi, technik i strategii. Nazwijmy je po prostu możliwościami. Na pokazanie światu swojej najlepszej strony i zachęcenie go do zainwestowania w nas. Przy czym pod świat podstaw dowolnie. Swojego obecnego lub potencjalnego szefa, media. Inwestorów czy kontrahentów biznesowych, albo po prostu zleceniodawców wel klientów. Wiesz doskonale, że aby wybić się, nie wystarczy już tylko obecność na Facebooku, skuteczne wypozycjonowanie w Google czy komercyjna promocja swoich usług przez AdWords. To pierwsze jest banalne i dostępne dla każdego. Acz nie każdy potrafi na Facebooku być w sposób mądry, o czym będzie jeszcze mowa. Wysoka pozycja w Google z kolei to coś, czego nie osiąga się z dnia na dzień, a nakład czasu i pracy nie zawsze jest adekwatny do efektu. Ten ostatni z kolei nie jest też trwały, bo walka o miejsce w czołówce jest zawsze zażarta. Kampania reklamowa w AdWords natomiast już na wstępie wymaga zainwestowania pieniędzy, a z tymi zazwyczaj ciężko nam się rozstać. Jakie więc podjąć kroki, aby dla rynku pracy, w biznesie czy wśród inwestorów nie pozostać tylko jednym z anonimowych absolwentów jednej z mniej lub bardziej prestiżowych uczelni? Ta książka jest trochę zen, a trochę nie zen. Nie zen, dlatego że nie odrywam się w niej od własnego ja, a wręcz nadużywam zaimków ja, mnie, mój, moje. To dlatego, że mówiąc o możliwościach skutecznej autopromocji, bazuje głównie na przykładach najbliższych, bo własnych. Z rzadka tylko przytaczam ciekawe case'y cudze, które również są źródłem inspiracji. Zen natomiast tkwi w założeniu, iż aby skutecznie się wypromować, warto jednak potraktować siebie samego w pewnym sensie jako niezależny obiekt. Proponuję nieco spirytystyczną postawę. Wyjście z ciała... Stanięcie obok, spojrzenie z dystansu i możliwie przedmiotową ocenę własnej osoby. Czyli tak, jak robi to sprzedawca, który chcąc przekonać nabywcę do swojej oferty, przedstawia ją w superlatywach, ale z perspektywy zewnętrznej. W tym miejscu zasadnicze pytanie: Czy potrafisz popatrzeć na siebie jak na produkt, który może być atrakcyjny również dla innych? Czy może jednak takie uprzedmiotowienie rodzi w tobie raczej oburzenie? Jeśli udzieliłeś odpowiedzi A, znaczy to, że masz już na tyle dystansu do samego siebie, iż możesz zacząć myśleć o swojej osobistej marce, a o sobie jako o wartości dla innych. A to, jak sądzę, punkt wyjścia do sukcesu w personal brandingu, czyli budowaniu swojej osobistej marki. Twoja marka jest jak dom. Oprócz fundamentów dzieciństwo ścian i dachu wychowanie i wyposażenia wnętrza wykształcenie, doświadczenie, rozwój osobisty jest też wykończenie zewnętrzne elewacja ogródek drzewka czyli to wszystko, co dodatkowo powoduje, że do takiego domu miło jest wracać, ale i zapraszać gości inwestorów. Zadanie dla Ciebie. Podczas lektury tej książki spójrz na siebie jak na gotowy dom w stanie surowym, zamkniętym czyli taki, który ma już fundamenty, ściany, dach i okna ale który musi też nabyć duszy i zewnętrznego charakteru nad tym bowiem będziemy pracować. Kup pan magisterkę. Sprzedaż własnej pracy magisterskiej czy doktorskiej? Pomyślisz pewnie: "A fuj!". A właśnie dlatego, że wiele osób reaguje w ten sposób, jest to niemal niewykorzystywane pole autopromocji, dające przy okazji możliwość dodatkowego, mniejszego lub większego zarobku. Zrobienie magisterki czy doktoratu jest zwyczajowo traktowane jako katarakta na Nilu swojej kariery. Próg, który po prostu trzeba przeskoczyć, podobnie jak inne egzaminy na studiach, w myśl zasady 3Z. Zakuj, zdaj, zapomnij. Dodajmy jeszcze jedno z. Zakurzyć pozwól się. Ale pomyśl, skoro poświęciłeś kilkadziesiąt miesięcy swojego życia na stworzenie rozprawy naukowej, może nie warto dopuścić, aby jej docelowym miejscem były archiwa niepamięci w uczelnianych bibliotekach czyli miejsca, w których jedyny pożytek, by nie powiedzieć pożywkę Miały z niej będą niemal wyłącznie mole i zaleszczotki. Dlaczego by więc raz stworzonej pracy nie pokazać szerszemu gronu niż tylko komisja egzaminacyjna i panie w dziekanacie? Panie Macieju, zauważyłem z przerażeniem, że sprzedaje pan swoją rozprawę doktorską w internecie. Bardzo się dziwię, że robi to człowiek z pana pozycją i doświadczeniem. Proszę się zastanowić nad tym. Ponieważ tego rodzaju działania są w oczywisty sposób źle widziane w środowisku akademickim. Usłyszałem pewnego dnia od rektora jednej z uczelni biznesowych, z którą współpracowałem. Mimo, że rektor ten był naprawdę rewelacyjnym i otwartym gościem, tak właśnie zareagował na informację, że Dudko sprzedaje swoje prace magisterską i doktorską na Allegro. Stereotyp jest prosty: toć to handel pracami naukowymi który jest przecież społecznie naganny. Ale ja przecież nie sprzedawałem swoich praw autorskich tak, by ktoś mógł użyć danego dzieła jako własnego. W praktyce prawa autorskiego taka transakcja byłaby zresztą nie tylko nieetyczna, ale przede wszystkim nielegalna, ponieważ autor nie może zbyć swoich praw osobistych do utworu. Ja po prostu sprzedawałem owoce swojej intensywnej, a wartościowej pracy dokładnie w takim samym celu, w jakim inni autorzy sprzedają swoje książki, a rolnicy ziemniaki. Skoro więc nawet dzieci na festynach szkolnych mogą sprzedawać swoje obrazki z lekcji plastyki, to skąd przekonanie, że doktorowi nie przystoi sprzedawać swojego doktoratu w formie e-booka? Reakcja mojego rektora pokazała, jak dużym problemem jest nielegalny handel pracami naukowymi i z jak niewłaściwą oceną może spotkać się ktoś chcący puścić w świat swoje rozprawy całkowicie zgodnie z prawem i zasadami etyki. To wszystko nie zmienia jednak faktu, że publiczna sprzedaż własnych tekstów, choćby to były dysertacje naukowe, jest Oprócz walorów ekonomicznych, jednym ze świetnych sposobów na dodatkowe wypromowanie siebie w branży. Warto tylko pamiętać, by, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, dobrze jest zarejestrować egzemplarze obowiązkowe takich utworów w Bibliotece Narodowej, uzyskawszy wcześniej numer ISBN. Wpisanie publikacji do Bibliografii Narodowej. Nie rodzi wprawdzie implikacji prawna autorskich, jednak stanowi coś w rodzaju jednoznacznej publicznej manifestacji swoich praw autorskich osobistych do utworu. Wyklucza też przynajmniej w założeniu możliwość podpisania się innej osoby pod naszym dziełem. I tak, aby nie pozostawić słów gołymi, obie moje prace naukowe, magisterską i doktorską, odnajdziesz w bibliografii narodowej pod niżej podanymi numerami ISBN. 97, 88, 36, 26, 56, 202 i 97, 88, 36, 26, 56, 240. No dobrze, ale którymi kanałami dystrybuować swoje dzieła typu praca magisterska czy doktorska? Możliwości jest co najmniej kilka. Ja osobiście rozpocząłem od sprzedaży plików w formacie PDF na Allegro. Z czasem udało się również pozyskać nieco zamówień przez serwis akademia.pl, a także na nieistniejącej już wersji własnej strony www. Dziś dobrym miejscem jest też serwis interkursy.pl oraz inne witryny pozwalające na płatną dystrybucję treści w formie elektronicznej. Sprzedaży moich prac przez internet na pewno nie można nazwać sukcesem rynkowym, zaledwie kilkadziesiąt sprzedanych egzemplarzy. Ale, jako że dochód był niemal pasywny, podobnie jak i dodatkowa promocja siebie jako eksperta, uważam, że warto było. Błąd, który wówczas popełniłem, a przed którym przestrzegam, to co najwyżej Zbyt słaba promocja ofert sprzedaży owych publikacji, wynikająca częściowo z braku czasu, a częściowo, niestety, ze zwykłego grzechu zaniechania. Jestem pewien, że przy nieco bardziej systematycznym podejściu, sprzedaż obu rozpraw magisterskiej i doktorskiej bez trudu mogła osiągnąć poziom kilkuset zamówień rocznie, a dziś pewnie jeszcze więcej. Teraz mamy bowiem do dyspozycji kolejne dedykowane już rozwiązania sprzedażowe, jakich nie było wcześniej. To serwisy, których modelem biznesowym jest właśnie redystrybucja rozpraw naukowych. Wśród tego rodzaju witryn wymienić można na przykład prace dyplomowe edu.pl czy prace magisterskie.pl. Od dźwigni do kostek domina. Przed chwilą wspomniałem o pracy w telewizji oraz o robieniu doktoratu. To ciekawy pretekst, by wspomnieć o pewnej perfidnej technice budowania osobistej marki, którą roboczo nazywam techniką żony i kochanki. Może pamiętasz anegdotę z brodą? Czy lepiej by facet miał żonę czy kochankę? Obie. Kiedy żona myśli, że mąż jest u kochanki, a kochanka, że spędza czas z żoną, on spokojnie może posiedzieć w bibliotece. Tę zależność faktycznie zaobserwowałem, choć w nieco innych realiach, kiedy w 2003 roku musiałem podjąć decyzję, czy rozpocząć studia doktoranckie. Od nieco ponad roku pracowałem wówczas w TVP, gdzie trafiła mi się fucha najmłodszego chyba w historii tej największej firmy medialnej w Polsce redaktora samodzielnie odpowiedzialnego za odrębną redakcję, najpierw telegazety, później internetową. Miałem dylemat. Wszyscy dookoła jęczeli, że doktorat to tak niemiłosiernie ciężki temat i że należałoby mu poświęcić co najmniej 150% czasu. Z drugiej strony, jako 23-latek, któremu powierzono odpowiedzialną i rozwojową, przynajmniej w moim mniemaniu, funkcję w telewizji, stałem u progu obiecującej kariery medialnej. Mimo wszystko kręciły mnie obie te opcje. Czułem się nawet nie jak osiołek postawiony przed wyborem owsa lub siana, ile raczej jak prosty człowiek, któremu nagle los podsunął z jednej strony sztabkę złota, a z drugiej sztabkę platyny. Wtedy podjąłem decyzję, że zawsze, kiedy nie będę potrafił wybrać między opcją A i opcją B, wybiorę obie. W myśl zasady, że albo obie sroki chwycone za ogon uda się doprowadzić do końca, albo jedna z nich odleci. A ocaleje druga, albo próba uchwycenia obu zakończy się ucieczką jednej i drugiej. Rachunek prawdopodobieństwa mówi, że przy dwóch z trzech pozytywnych scenariuszy szansa powodzenia wynosi jakieś 67%. A zatem wybór jest prosty. Kiedy jednak padła propozycja z uniwersytetu, panie Macieju, chcemy, aby robił pan u nas doktorat? odpowiedziałem oficjalnie, że bardzo mi to odpowiada, ale rozpocząłem niedawno pracę w telewizji polskiej i nie wiem, czy i na ile uda mi się pogodzić obie te aktywności. I że oczywiście chętnie spróbuję, bylebym mógł liczyć na pewne ulgi, na przykład brak obowiązku uczęszczania na dodatkowe zajęcia, zebrania instytutowe czy zebrania mojego zakładu. Otrzymałem bardzo ochoczą zgodę wraz z informacją, że kariera w mediach to świetna sprawa, tym bardziej taki doktorant będzie wartościowy dla uczelni. Tego samego dnia udałem się ze strapioną miną do mojego telewizyjnego szefa. Poinformowałem go o perspektywie doktoratu, która właśnie się przede mną otworzyła. Wyraziłem też obawę, że chyba nie da się tych dwóch obszarów pogodzić. No chyba, że będę mógł uzyskać nieco luzu, jeśli chodzi o sztywne godziny pracy, jakie miałem ustalone od 10 do 18. Maciek, nawet nie wiesz, jak dumni będziemy, jeśli nasz pracownik będzie robił doktorat. Odrzekł mój szef entuzjastycznie, po czym rozmarzył się. Stary, nawet nie zdajesz sobie sprawy, że doktorat był też moim marzeniem. Zawsze uwielbiałem uczyć ludzi. Dlatego jeśli będziesz musiał w godzinach pracy wyjechać na zajęcia czy jakieś zebranie jasne. Tylko umawiamy się, że wszystkie te godziny odpracujesz albo wieczorami, albo w weekendy ok? W ten sposób obie Sroki udało się sprawnie uchwycić za ogon. Kariera w TVP rozwijała się jeszcze przez kilka lat przynajmniej do czasu spektakularnego krachu ale to temat na inną książkę. W tym samym czasie udało się też zakończyć pomyślnie sprawę doktoratu. Dlaczego opowiedziałem Ci tę historię? Przede wszystkim, aby pokazać prosty mechanizm wzajemnych dźwigni, jakimi możesz mądrze posługiwać się, czy to w życiowych wyborach, czy to przy negocjowaniu warunków współpracy. Dźwigni, którą jest marka, pod której auspicjami już działasz. Dla moich mentorów z Uniwersytetu taką dźwignią była marka TVP, którą szanowali i uważali za ważną oraz prestiżową. A dla moich zwierzchników w telewizji świetnym uwiarygodnieniem mojej solidności i nastawienia na rozwój był symbol Uniwersytetu Wrocławskiego, jednej z najlepszych uczelni w kraju. Marki te stały się więc dla siebie wzajemnymi punktami odniesienia, które pozwoliły mi na skuteczne rozpoczęcie budowania marki własnej. A później? Później przestały działać proste dźwignie brandingowe, a ruszył już regularny efekt domina. Po pracy w telewizji trafiłem na rozmowę kwalifikacyjną do jednego ze znanych wydawnictw, na którego szefie również zrobił wrażenie skrót TVP w moim CV. Praca od ręki. Jakiś czas później zainteresowało się mną Allegro, zapraszając do współpracy szkoleniowej. Skoro pracował dla telewizji, a ma też doświadczenie dydaktyczne, plus wykształcenie branżowe związane z funkcjonalnością stron www., znak to, że się nadaje. I tak kolejne kostki domina poszły w ruch. Jedna za drugą. Współpraca z Allegro trwa do dziś. W międzyczasie, rok 2008, pojawił się pomysł na pierwszą książkę, o której już wspominałem. Zamiast pukać do pomniejszych wydawnictw, uznałem, że złożę propozycję, a co tam, samemu PWN-owi. Najwyżej się nie uda, pomyślałem. I nie, wcale nie było tak, że to zacne wydawnictwo, bez żadnej gry wstępnej, padło do moich nieskromnych stóp. Przeciwnie. Pani redaktor zaczęła kręcić nosem, że domeny internetowe to raczej tematyka niszowa i taka książka raczej się dobrze nie sprzeda. Potrzebna więc była żmudna argumentacja, że temat jest gorący i że zagadnienia związane z domenami internetowymi nie zostały jeszcze do tej pory opisane i że czytelnicy czekają na taką publikację. Nie omieszkałem też po raz kolejny zastosować dźwigni innej marki, ale tym razem w nieco inny sposób. Powiedziałem, że ok. Jeśli nie chcą, wydanie książki zaoferuje innemu wydawnictwu, z którym faktycznie prowadziłem równoległe rozmowy. Dopiero wtedy zechcieli, o, jak bardzo zechcieli. W efekcie w ciągu dwóch lat wydaliśmy razem nie jedną, a trzy książki, ale już po pierwszej, jak wspomniałem wcześniej, rozdzwoniły się telefony z propozycjami komercyjnych wystąpień konferencyjnych, szkoleń, porad eksperckich. Kolejnych kilka wydawnictw, wiedząc, że mają do czynienia ze sprawdzonym już autorem, zaczęło proponować współpracę wydawniczą. W efekcie nawiązałem kilkuletnią kolaborację z grupą wydawniczą Helion, z którą współpracuję nieprzerwanie od 2009 roku. A po trzecim z kolei bestsellerze, Biblia e-biznesu, jaki wyprodukowaliśmy razem z Helionem, pojawiły się nawet próby dość agresywnego ekonomicznie odbicia autora i przeciągnięcia go do swoich szeregów przez jeszcze inne, skądinąd bardzo ciekawe wydawnictwo. Jak widzisz. Nie trzeba być Stevenem Kingiem, ani nawet Markiem Krajewskim, aby raz puszczona w ruch marka rodziła kolejne owoce i skutkowała nowymi kontraktami i klientami. I to bez większej promocji. A właśnie o to chodzi w budowaniu marki własnej. Liczby a skromność. Co ma Piernik? Kilka stron temu. Wspomniałem, jak ważne dla wzmacniania wizerunku marki są konkretne, wymierne dane liczbowe. Skala działalności, zasięg, rozmach. Różnie można określać to, co dzięki nim jesteś w stanie zasygnalizować klientowi. Ale czy prowadzisz statystyki swoich osiągnięć? Bo ja to robię od zawsze. Pamiętam jednak, jak jakieś 5 czy 6 lat temu ktoś bliski zapytał Maciek, po co po każdym szkoleniu zapisujesz liczbę uczestników i dlaczego tak skrupulatnie zliczasz każdy wykonany audyt czy każdą godzinę konsultacji? Do czego ci to potrzebne? Lepiej się przez to czujesz? Ja nie, odpowiedziałem, ale moi kolejni klienci tak. Martwi mnie tylko trochę hipokryzja, jaka towarzyszy temu tematowi. My, Polacy, mamy bardzo mocno wprasowaną w mentalność potrzebę niewychylania się bycia w tłumie, nie eksponowania swoich osiągnięć. Zaprogramowano nas na bycie skromnymi, ale bynajmniej nie w buddyjskim rozumieniu tego słowa. Nasza skromność, czyli de facto potulność, jest oczywiście w smak politykom, przywódcom religijnym oraz przeciętnym przełożonym. Potulnymi od zawsze łatwiej się rządziło, mówiło o co mają robić w co wierzyć, jakie płacić podatki, na kogo oddać swój głos i jak ciężko oraz jak długo powinni pracować. Z kolei, jeśli nie jesteś skromny i eksponujesz swoje sukcesy, znak to, że zasługujesz na inną szufladkę, tym razem z napisem próżność względnie pyszałkowatość. W maju 2013 wydawnictwo Helion, które wydało kilka moich książek, zrobiło taką oto dość typową dla siebie akcję marketingową. Polska śmietanka o 20% taniej. Rozpocznij z nami polską fiestę. Tylko do niedzieli włącznie polscy autorzy o 20% taniej. O nich nie trzeba długo opowiadać. Tkaczyk, Sadowski, Dudko, Grzesiak, Batko i wielu innych. Lubimy to co polskie, bo polskie to nasze. Polska śmietanka tylko teraz o 20% taniej. Czas trwania promocji od 10 do 13 maja 2013. Proste zasady. Każdy, kto złoży zamówienie w określonym terminie, wybrane książki biznesowe kupi odpowiednio taniej. Moje nazwisko znalazło się wśród innych markowych autorów, zatem nie mogłem sobie darować, aby nie wrzucić tej informacji na bloga pod enigmatycznym hasłem: Dudko to nabiał. Oczywiście informacja ta pojawiła się również na Facebooku, gdzie miała spotęgować efekt marketingowego echa. Wzmocnić nie tylko markę własną, ale przede wszystkim zwiększyć sprzedaż. W gronie sympatycznych i ogólnie pozytywnych komentarzy od facebookowiczów moją uwagę zwrócił zwłaszcza jeden. Była to króciutka wypowiedź jednego z autorów, którego książka również została włączona do tej promocji. Eee, trochę to nieskromne. Ja bym tego tak nie promował, ale luz. Hm. W sumie nic wielkiego. Po prostu przejaw dobrego wychowania, niewywyższania się i bycia skromnym. A jednak zdumiało mnie, że autor zamiast rękami i nogami promować własne śmietankowe nazwisko czuje się jakby trochę zawstydzony. Z jednej strony strasznie to sympatyczne i ciepłe. Z punktu widzenia personal brandingu jednak uważam, że zbyt duża skromność, przejawiająca się na przykład niechęcią do autopromocji, to błąd strategiczny. Dlatego nie wolno ci oglądać się na szufladkowaczy. Niech żyją sobie we własnych schematach, a ciebie niech nie zraża krytyka za to, że eksponujesz swoje osiągnięcia. Twoim zadaniem jest zakomunikować kontrahentom, że nie zasypiasz gruszek w popiele, ale działasz prężnie, z rozmachem, znasz się na rzeczy i jesteś godny zaufania. Przy czym zamiast pisać o tym epopeje, czasami wystarczy ująć przekaz taki w maksymalnie skondensowaną, hasłową formę. Dlatego na stronie z ofertą szkoleń mojej Akademii Internetu znajdziesz stronę z nagłówkiem Mamy się czym pochwalić i grafiką przedstawiającą nasze osiągnięcia. 11 lat w edukacji i e-biznesie, ponad 13 tysięcy przeszkolonych osób, ponad 8 tysięcy e-sprzedawców na szkoleniach, ponad 2,5 tysiąca godzin zajęć na koncie, ponad 30 nowoczesnych tematów szkoleń. Ponad 10 trenerów, ekspertów w swoich branżach, ponad 500 godzin konsultacji biznesowych, 1000 audytów ofert na Allegro, ponad 100 audytów e-sklepów i stron www. Kraje Polska, Anglia, Zambia, USA. Klienci, firmy rodzinne i spółki giełdowe. Do 600% wzrostów sprzedaży w jeden dzień po szkoleniu małe i średnie przedsiębiorstwa i wielkie spółki giełdowe. Również na stronie audite.pl, jedna z moich marek należących do grupy dotcon.pl, znajdziesz liczbowy wykaz mających zrobić wrażenie na kliencie osiągnięć, lub, jeśli tak to wolisz nazwać, przechwałek. Są to naprawdę imponujące liczby wykonanych audytów, godzin przeprowadzonych szkoleń oraz konsultacji biznesowych. Czy jestem nieskromny? Tak do ciężkiej cholery jestem, ponieważ nie ma w Polsce drugiego człowieka, który miałby na koncie ponad tysiąc przebadanych i poprawionych ofert Allegro i stron www. Byłoby zatem ciężkim upośledzeniem marketingowym nie komunikować tego potencjalnym klientom tylko dlatego, że świat życzyłby sobie naszej skromności. Tym bardziej, że sukces jest statusiem wielu dzieciaków, choć mawiają, że ma wielu ojców. W polskim internecie pojawiło się już co najmniej kilkunastu naśladowców, którzy również uznali, że zaczną się bawić w audyty. A na starcie oczywiście zaoferują niższe ceny, zazwyczaj adekwatne zresztą do jakości usług. Jak więc inaczej miałbym stawać z nimi w konkury o względy klienta, jeśli nie przez eksponowanie własnej eksperckości, ogromnego doświadczenia oraz imponujących efektów ekonomicznych, jakie faktycznie osiągnęli moi klienci? Identyczną dźwignię brandingową stosuje na jeszcze innej ze stron korekto.pl, świadczącej usługi edytorskie. Marka ta, chcąc przekonać klienta o swoim profesjonalizmie, chwali się liczbami sprawdzonych tekstów, lat działalności w branży, obsłużonych klientów, a nawet średnią liczbą błędów wyłapywanych w procesie korekty na jednej statystycznej stronie poprawianej książki czy pracy magisterskiej. Liczby te wzmacniają nie tylko prestiż i siłę samej marki, ale zarazem niemal bezpośrednio komunikują autorowi, na przykład pracy naukowej, ewidentną korzyść. Słuchaj, skoro my wyłapiemy te 32 błędy na każdej stronie twojej pracy, to znaczy, że nie zobaczy ich ani twój promotor, ani recenzenci, a to oznacza wyższą ocenę i szansę na obronienie rozprawy. Parafrazując szekspirowskie słowa, słowa, słowa. W kontekście wzmacniania eksperckości własnej marki, zasugerowałbym zatem liczby, liczby, liczby. Jedna wszak przestroga. Nie rozpędź się z tymi liczbami za wszelką cenę, licytując się ze swoją konkurencją. Innymi słowy, nie ściemniaj, ponieważ możesz zostać poproszony przez co bardziej dociekliwego klienta, aby udokumentować pokrycie dla deklarowanych osiągów. Zresztą o takie udowodnienie może poprosić cię nawet życzliwy konkurent, powołując się na podejrzenie czynu nieuczciwej konkurencji, a konkretnie nieuczciwe zachwalanie, zarzucić ci na przykład manipulowanie danymi. Jeśli nie będziesz ich w stanie dowieść i obronić, biada ci, bo zamiast wzmocnienia swojej marki, możesz doprowadzić do jej kompromitacji. Pozwól, że to, o czym mówię, odniosę ponownie do mojej branży. Otóż, kiedy kilka lat temu, jako chyba jeden z pierwszych w branży szkoleń, zacząłem na potrzeby marketingu własnego ujawniać statystyki dotyczące m.in. liczby przeprowadzonych zajęć czy osób uczestniczących w moich zajęciach od 2003 roku włącznie, początkowo paru kolegów po fachu kwitowało te działania lekkim uśmiechem. Nie trzeba było jednak długo czekać, czego się spodziewałem, by i w ich ofertach bardzo gładko zaczęły pojawiać się liczby. Tyle, że zabawa w licytacje i grę taka ryba doprowadziła do dość niebezpiecznej dla moich kolegów, ale i konkurentów branżowych sytuacji. Oto bowiem na moje ówczesne 1800 godzin szkoleń jeden z nich odpowiedział liczbą bodajże 7000 godzin. A na moje 6 tysięcy przeszkolonych osób, jeszcze inny przebił mnie liczbą 20 tysięcy uczestników. Przy czym obaj panowie staż w branży mieli o około połowy krótszy niż ja i fizycznie musieliby przez kilka lat pracować po 40 godzin na dobę, aby móc osiągnąć deklarowane liczby. Jeśli więc kiedyś przyjdzie Ci do głowy podobne falsyfikowanie wyników, aby tylko zrobić wrażenie na klientach, odradzam. Ja na swoje dane mam bardzo skrupulatnie prowadzone i w pełni weryfikowalne statystyki, które ze spokojem ducha pokażę przed najsroższą nawet inkwizycją. A ty? Graj ceną. Klienci nie cenią tych marek, które nie cenią się same. Oczywiście, segment budżetowy zawsze będzie najtłoczniejszym rynkiem, koncentrującym największą rzeszę klientów słynny Czerwony Ocean, ale zarazem gromadzącym największą rzeszę słabych konkurentów, którzy zamiast się rozwijać, budować kompetencje oraz markę, wolą toczyć krwawą wojnę o to, kto da klientowi taniej. Cenodajki. Bo tak należałoby nazwać tych, których nie stać na nic więcej, jak tylko ślepa rywalizacja cenowa nie są jednak twoim punktem odniesienia. Wybacz, pewność, z jaką to stwierdzam, ale jeśli dotarłeś już do tego miejsca w książce, musiałbym być intelektualnym Forestem Gampem, aby zakładać, że możesz jeszcze myśleć kategoriami byle taniej. Gdy zapytałem kiedyś jednego z moich przyjaciół: Ile jest warta godzina jego życia? Odpowiedział dość patetycznie. Każda godzina życia jest bezcenna. Zaciekawiło mnie to, więc dopytałem: Czyli gdyby ludzie mogli handlować czasem, a ja bym chciał odkupić godzinę twojego życia, aby przedłużyć swoje, nie odsprzedałbyś mi jej nawet za tysiąc złotych? Nawet za dziesięć tysięcy? Prychnął z zadowoleniem. Przepraszam, a ile zarabiasz pracując dla swojej korporacji? Sześć tysięcy miesięcznie? Zatem. Czy się mylę, mówiąc, że sprzedajesz godzinę swojego życia za zaledwie 40 zł? Przyjaciel za nie mówił, w końcu odparł, że nigdy tak na to nie patrzył. Pobudka! Każdy człowiek, który wykonuje jakieś zadania za pieniądze, aby mieć czy to na chleb, czy na homara, de facto sprzedaje swoje życie, prawda? Cała sztuka to sprzedać je na tyle drogo, by osiągnąć większą korzyść, niż warta jest zainwestowana jednostka czasu. O ile jest to w ogóle możliwe. Mówię o tym nie tylko dla podniesienia Twojej ogólnej samoświadomości i poczucia wartości. To też. Jednak cenienie się w kontekście tej książki interesuje mnie raczej jako istotny element budowania własnego wizerunku. A więc i marki. Wybacz prosto manipulację pseudointelektualną, ale odpowiedz sam sobie na bardzo prostackie pytanie. Czy lepiej czułbyś się idąc na operację, odpukać, do chirurga, który zarabia średnią krajową, czy może do tego, który życzy sobie stawek hollywoodzkich? Nie pytam w tym miejscu o samopoczucie twojego portfela, ale poczucie bezpieczeństwa, jakie będziesz miał w jednym i drugim przypadku. Bądź drogi, drogi czytelniku, ale drożej stopniowo. Jeśli już na płatnym stażu podczas studiów zażyczysz sobie podwójnej średniej krajowej, firmowego auta i osobistej asystentki, zapewne jedyne co osiągniesz to ogólne rozbawienie i rozchmurzenie ponurego poniedziałku oraz miano firmowego głupka. Co innego, jeśli jako podkładkę do swoich roszczeń podsuniesz naprawdę solidny argument. Panie dyrektorze, wiem, że jestem jeszcze młody, ale mam już takie, to a takie osiągnięcia. Proszę ocenić, czy korzyści, jakie dam Waszej firmie, są warte wynagrodzenia, jakiego oczekuję. Młody wiek w rzeczywistości ma znaczenie drugorzędne, ale oczywiście w negocjacjach stanowić będzie raczej argument do zbijania Twoich oczekiwań finansowych. Twoje zadanie polega więc na tym, aby dostarczyć inne argumenty, które będą miały większe znaczenie. Wszak życie to ciągłe negocjacje, nieprawdaż? Ale o negocjacjach w kolejnej książce. Jeśli nie masz spektakularnych osiągnięć, nie skonstruowałeś marcyjańskiego łazika, który wygrał konkurs ogłoszony przez NASA, nie stworzyłeś serwisu równego Facebookowi albo nie wymyśliłeś lekarstwa na raka, nie wpadaj w panikę, tylko dalej rób swoje. Nabywaj doświadczenia i pozwól czasowi płynąć. Ucząc się i doskonaląc, a każdy rok będzie dodatkowym plusem do twojej samooceny. Przepraszam, <laughs> miałem napisać samowyceny, wszak z każdym rokiem będziesz drożał. Wiele osób żyje zgodnie z pożekadłem: kto się ceni, ten się leni. Jak większość tzw. mądrości ludowych, tak i to raczej należy do bzdur wydumanych niż prawd objawionych. Jeśli bowiem masz argumenty, by się cenić, nie powinieneś szukać wymówek, aby tego nie robić. W 2007 roku uznałem, że wiem już odpowiednio dużo o zasadach tworzenia skutecznych ofert na Allegro i w sklepach internetowych. Postanowiłem więc zacząć pomagać e-sprzedawcom w poprawianiu ich prezentacji sprzedażowych. Oprócz coraz liczniejszych szkoleń, zacząłem świadczyć usługi konsultacyjne oraz wykonywać audyty ofert, o których już wspominałem. W efekcie takiego badania klient otrzymywał szczegółowy wykaz usterek, które mógł samodzielnie poprawić, zwiększając z dnia na dzień sprzedaż o kilkaset, a nawet o kilka tysięcy procent. O tym również już wspominałem. Jako, że wykonanie takiego audytu początkowo trwało zazwyczaj nie więcej niż 30-40 minut, było dla mnie czymś stosunkowo łatwym, lekkim, a przy tym bardzo satysfakcjonującym. Ustaliłem cenę usługi na poziomie 49 zł, i mając zaledwie parę zamówień miesięcznie, zachodziłem w głowę, dlaczego e-sprzedawcy, którym oferowałem receptę na sukces za tak niewielką cenę, nie walili drzwiami i oknami. Jakieś dwa lata później, to jest w 2009, dostałem maila od Pawła Krzyworączki, gościa, który sprzedawcom internetowym doradzał trochę dłużej niż ja. I który, najoględniej mówiąc, zjechał mnie z góry na dół za to, że sprzedaje usługi doradcze dla e-biznesu za tak śmieszne pieniądze. Tak zaczęła się moja przyjaźń z Pawłem, która trwa do dziś. Mimo, że to dziabnięcie w mózg na początku lekko mnie zabolało, stało się jednocześnie impulsem do uświadomienia sobie, że faktycznie, skoro usługa jest tak tania, to znaczy, że nie może być skuteczna, a przecież była. Dopiero po jakimś roku odważyłem się jednak podnieść koszt usługi do 99 zł. Zdumiewające było to, że liczba zamówień niemal momentalnie się potroiła. Od tamtego momentu, wraz z ciągłym wzrostem doświadczenia w tej dziedzinie, a także z coraz dłuższym czasem, jaki poświęcałem na jeszcze bardziej dokładne audytowanie, koszt tej usługi wzrastał kilkukrotnie. I dziś wynosi już 7 razy więcej niż na początku. Dodatkowo wprowadziłem opcję trybu przyspieszonego, płatnego plus 50% oraz ekspresowego plus 100%. Dzięki temu wielu klientów chce płacić nawet czternastokrotność stawki, jaką posługiwałem się zaledwie kilka lat temu, stawiając pierwsze kroki w audytowaniu stron www. a zwłaszcza ofert na Allegro. Co ciekawe, Mimo stawek wyższych od 7 do 14 razy również klientów jest proporcjonalnie więcej. Zastanawiam się, co do powiedzenia miałby w tej sytuacji mędrzec o płytkiej wyobraźni i średniej jakości poeta, którego największym życiowym wytworem było porzekadło o się i lenieniu. Dziś, mając siedmioletnie doświadczenie w poprawie skuteczności ofert sprzedażowych, a także wykonawszy już około 1100 audytów, mogę bez większego ryzyka powiedzieć, że pod względem liczby wykonanych analiz tego rodzaju przewyższam zapewne wszystkich pozostałych audytorów stron www w Polsce razem wziętych. Chyba czas podnieść ceny. Wycena własna. Wyższa niż samowycena konkurencji, to element pewności siebie i wiary. Jeśli połączyć to wewnętrzne poczucie, które samo w sobie może być oczywiście elementem zwykłego zarozumialstwa, próżności i przeszacowania, z obiektywnymi opiniami klientów, którzy potwierdzą Twoją faktyczną skuteczność, możesz być pewny, że kolejni klienci również zainteresują się Twoją ofertą. Oczywiście stracisz tych, którzy za wszelką cenę będą chcieli dostać Twoją usługę jak najtaniej. Pamiętaj jednak, że podniesienie poprzeczki dla płotek odsieje tę część rynku, która Cię nie interesuje, a jednocześnie otworzy Ci drzwi na salony, czyli tam, gdzie tanie równa się kiepskie, a drogie równa się markowe i godne zaufania. Oczywiście, im bardziej Twoja samowycena będzie szła w górę, tym częściej, zwłaszcza na początku, będziesz spotykał się z komentarzami w rodzaju człowieku, chyba cię pogięło. Przykład? Proszę bardzo. Znów, a jakże z własnego portfolio. Kiedy w 2013 roku szykowałem pierwszą edycję szkolenia e-biznes do kwadratu www.ebiznes2.pl. Rynek szkoleń sprzedażowych i marketingowych w Polsce był już zniszczony przez śmieciowe szkolenia finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki tak zwanym dotacjom, jak chwasty po deszczu, wyrosły bowiem firmy, które, nie bójmy się tego powiedzieć, defraudując pieniądze podatników, organizowały zazwyczaj bardzo słabe jakościowo, darmowe albo niskopłatne kursy i zajęcia podnoszące kwalifikacje. Oczywiście tylko w teorii, ponieważ ze względu na żebracze stawki, zajęcia takie prowadzili przeważnie ludzie bez większych kompetencji czy doświadczenia praktycznego. Nie dość, że rynek zalany był darmowymi szkoleniami. To część z nich przewidywała wręcz, o tempora omores, dofinansowanie dla uczestników. Mówię poważnie, nawet w chwili, w której piszę te słowa, trwają projekty unijne, w których płaci się ludziom za to, że raczą łaskawie dźwignąć siedzenie sprzed telewizora i pofatygować się na szkolenie. Ba, są nawet takie projekty, w których oprócz darmowego udziału w sześciodniowych zajęciach. W ramach podziękowania uczestnicy otrzymują bezpłatny tablet w wartości 200 zł. Serio, serio. Takie rzeczy dzieją się na przykład w ramach programu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czy to na pewno jest zdrowe? Nawiasem mówiąc, wyobraź sobie sytuację, że idziesz do sklepu po chleb, względnie po wódkę, i zamiast zapłacić, to Tobie płacą za to, że łaskawie zechcesz przyjąć któryś z tych delikatesów. Myślę, że historia gospodarcza Europy za kilkadziesiąt lat oceni tego rodzaju zbrodnicze zabiegi niszczące zdrową gospodarkę i wolny rynek poprzez sztuczne dopingowanie firm nieudolnych i byle jakich. Być może nastanie czas, że ktoś odpowie za to masowe firmobójstwo, a jego sprawców czeka kolejny proces Norymberski. Nakreśliłem tło wyobraź sobie, że w takich czasach, które premiują miernotę byle jakość i zadarnizm, odważyłem się zorganizować szkolenie, w którym uczestnictwo kosztowało do 1397 zł a w najtańszym wariancie tylko 797 zł. Dudko, Ciebie już totalnie pojebało to słowa, jakie usłyszałem od jednego z moich kolegów po fachu, który obserwując ostatnie lata zabijania branży szkoleniowej przez bezmózgą ciocie Unię, uwierzył, że narzucone status quo jest jedynym obowiązującym scenariuszem. Nie mieściło mu się w głowie, że kiedy dziesiątki firm oferują zbliżone tematycznie szkolenia za darmo, żyjąc jedynie z tego, co wydrą często nielegalnie z oficjalnych dotacji, jakiś oszołom może zaoferować rynkowi analogiczny usługę za tak kosmiczne kwoty. Faktycznie, pierwsza edycja nie dopisała. Zapisało się tylko 14 osób. Kolejne dwie, 16 i 19. A jedna z następnych przyniosła już 31 uczestników. W międzyczasie zadzwonił do mnie jeszcze inny przyjaciel działający w szkoleniach, ten akurat w unijnych. Tak się złożyło, że w tym samym czasie brał udział w zbliżonym tematycznie projekcie, w którym było 20 darmowych miejsc z dodatkowym dofinansowaniem dla uczestników, którzy mieli dostać około 4 zł za godzinę udziału w zajęciach, plus całodniowe wyżywienie plus pakiet materiałów szkoleniowych i gadżetów. Kolega ów zapytał, czy czasami nie mam nadmiaru chętnych, których mógłbym im podesłać. Ponieważ mają problem z rekrutacją i jeszcze nikt się nie zapisał. Oczywiście, w momencie, kiedy ogłosiłem zapisy na e-biznes do kwadratu, dostało mi się także od bardziej anonimowych internautów, którzy bezpośrednio pod ofertą szkolenia dobitnie komentowali poziom cen. Lesław pisze, 10 kwietnia 2013 roku o 14.46. Chyba żartujesz z tymi cenami, i to w promocji. No cóż. Pan Leslaw, mimo wyjaśnienia, że ze szkoleniami jest jak z samochodami, są małe Fiaty, są i Mercedesy, na szkolenie jednak się nie zapisał. Co ciekawe, setki osób, które wzięły udział w kilku pierwszych edycjach, ani jedna z tych, które wypełniły ankiety, nie uznała, że szkolenie było za drogie. Pojawiły się wręcz opinie odwrotne, sugerujące, że równie dobrze wiedza ta mogłaby kosztować kilkukrotnie więcej. Część z tych komentarzy możesz sobie poczytać we własnym zakresie, zaglądając na www.ebiznes2.pl. Jeszcze jeden przykład z własnego podwórka, który potwierdza dobroczynne działanie wizerunkowe wyższych cen. Dotyczy on jednej z wspomnianych wcześniej marek z mojego portfela serwisu korekto.pl, świadczącego usługi edytorskie. Konkurencja w tej branży rośnie, a ceny spadają do absurdalnego minimum. W ostatnich miesiącach pojawiła się nawet klasyczna cenodajka, która oferuje samobójcze warunki. Korektę jednej strony tekstu za 2 zł, przy zwyczajowych cenach od 3,5 do 6 zł, czas sprawdzenia, nawet 5 godzin od chwili dostarczenia materiału, przy standardowych 2-3 dniach, przy niewielkich zleceniach a także uwaga, dostępność 24 na 7, jak deklaruje administrator strony www. Zastanawiam się, czy powyższa usługa nie polega czasami na wykonaniu automatycznej korekty w edytorze Word. Żaden znany mi żywy korektor nie jest bowiem w stanie wykonać choćby średniej jakości opracowania językowego tekstów według takich parametrów. Jeszcze inna firma deklaruje, że nie dolicza opłat za tryb ekspresowy czy za otwarcie zlecenia w przypadku zleceń drobnicowych, np. sprawdzenia 5-7 stron. Tymczasem koszty opracowania językowego w korekto są od 100 do 200% wyższe. Nie przyjmujemy tekstów do sprawdzenia na wczoraj, nie mamy i nie będziemy mieć 24-godzinnej obsługi klienta ponieważ korekta tekstów to nie pogotowie ratunkowe i nawet papieżowi, a może zwłaszcza jemu, nie pozwolę dzwonić o trzeciej w nocy do mnie ani do któregokolwiek z moich korektorów. Tych ostatnich zbyt szanuję i cenię, dlatego też żadnemu nawet najbardziej złotonośnemu klientowi nie pozwolę na ich pośpieszanie. No chyba, że zgodzą się na pracę w trybie ekspresowym, co wiąże się z wynagrodzeniem w wysokości 200% w stosunku do stawek standardowych. Co zatem wyróżnia moją firmę na tle klasycznych cenodajek? Na pewno dłuższe terminy realizacji, relatywnie wysokie koszty usług, a także co ciekawe, brak numeru telefonu na stronie www. i wymóg kontaktu wyłącznie e-mailowego. Pewnie się zastanawiasz, jaki jest efekt takiej drastycznie niekorzystnej polityki wobec klienta. Jako, że w momencie, kiedy piszę te słowa, wybiła północ i nastał 2 czerwca, z ciekawości i na potrzebę tego przykładu zrobiłem szybkie zestawienie i podsumowanie zleceń korektorskich za maj 2014. Suma zleceń 20 869,69 zł. 69, 69 groszy. Nie wyciąga jednak z powyższej liczby pochopnych wniosków. 21 tysięcy złotych w tak mało biznesowej dziedzinie, jaką jest branża edytorska, mówię o firmach niedotowanych przez Unię, to bardzo dobry wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę dość wysokie ceny naszych usług. To nie one działają jednak na klientów jak magnes. Gdyby tak było, można by się nie licho zdziwić. Wysokie ceny są tylko tłem tego, co stanowi prawdziwy i najbardziej wartościowy powód, dla którego klienci wybierają tę, a nie inną firmę. A na wybór ten składa się cały szereg czynników wizerunkowo brandingowych na jakie moja firma pracowała przez ostatnich 18 lat olbrzymie doświadczenie w pracach edytorskich ponad 900 obsłużonych klientów w tym takie marki jak TVP Ministerstwo Rozwoju Regionalnego UOKiK Wydawnictwo PWN, wiele uczelni wyższych, kilka wydawnictw zagranicznych, nawet z tak egzotycznych krajów jak Litwa czy Szwecja, a także setki klientów indywidualnych, a także połączenie w jeden proces dwóch usług: korekty i redakcji tekstów. Inne firmy zazwyczaj traktują te usługi odrębnie, przez co nasza oferta staje się relatywnie atrakcyjna również cenowo. Do tego dochodzi rosnąca rozpoznawalność marki co w porównaniu z konkurencyjnymi usługami świadczonymi często przez studentów polonistyki rozwiewa większość wątpliwości. A zatem, graj również ceną.